Matko Boża i Matko Moza. Także już, już, już. W czwartek, Radio Koncita. W czwartek, już, 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 już. Pozycja dominująca. W związku z tym Gazprom, Gazprom. Pewne uzasadnione obawy co do działania Gazpromu są, na pewno. Strasznie skomplikowana sprawa, ale tak zwykle bywa, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne. Strasznie polityczna jest po prostu kwestia, strasznie polityczne są te wszystkie tematy energetyczne. No właśnie, no i trzeba po prostu czekać na rozstrzygnięcia i tyle. Trybunał Sprawiedliwości musi się wypowiedzieć w kwestii gazociągu OPAL. No i nic więcej, my przynajmniej na razie powiedzieć się nie możemy w tej sprawie. Czas nam się skończył, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pani Aleksandra Mieczarnikowska-Fyk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była moim Państwa gościem. Kończymy raport gospodarczy. Za chwilę informacje Radio Tok FM. Raport gospodarczy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Miasto Wola rośnie w siłę. Nowy etap już w sprzedaży. Mieszkania od 24 do 76 metrów kwadratowych. Także widzicie Państwo, reklama za reklamą, Wola zapłaciła, to teraz Wola posłucha, niech sobie sama słucha. Samej siebie niech Wola słucha. Tu jest Wola w Warszawie. Tu jest Wola, tak. Tu jest Wola, tak, tak, tak. Jest Wola, jest. Ja jem cebulę z cukrem, proszę Państwa, na gardło. Cebula z cukrem na gardło. Pamiętasz swoje noworoczne postanowienia? Nie będę zabierać pracy do domu. Nie będę siedzieć w pracy po godzinach. Będę lepiej zarabiać. Dostanę awans. Nie zwlekaj. Wejdź na goldenline.pl i zadbaj o swoją karierę już teraz. Załóż profil zawodowy, dzięki któremu znajdą się rekruterzy. Podpowiemy Ci też dopasowane oferty pracy. Na goldenline.pl założysz profil zawodowy, znajdziesz oferty pracy i opinie o pracodawcach. Zrób to dla siebie. Wejdź na goldenline.pl i zadbaj o swoją karierę. Potrzebuję piłkę. Masz piłkę? Please. Piłkę. Piłkę? Oh, sorry, I don't know what you mean, sir. Piłkę, no wiesz, Under State, Wembley, Anglia Polska, w 73. Offside, corner. Oh, yes, a ball. You need a ball. No. Service is a rubber shop. No, 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 a teraz kup się, Anglik. Do metalu. My to lepiej przetłumaczymy. Z nami profesjonalistą i zgłoś się do nas. Biuro tłumaczeń Duna. www.duna.fx. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 2 lutego minęła 13. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje swój pomysł na warszawską metropolię. Resort edukacji nie zgadza, co zamierza zmienić i poprawić w nowej podstawie programowej. Brytyjski parlament oczekuje na białą księgę dotyczącą Brexitu. Warszawa jako metropolia będzie mogła konkurować z największymi ośrodkami miejskimi Europy, przekonuje poseł Jacek Sasin, który w imieniu PiS-u zgłosił projekt ustawy o powstaniu takiej metropolii. Prawo i Sprawiedliwość chce przyłączyć do stolicy 32 okalające ją gminy i przekonuje, że to poprawi zarządzanie nią. Przenosimy się do Sejmu, gdzie w wystąpieniu Sasina przysłuchiwała się Karolina Nowicka. Karolina, co wiemy? Jacek Sasin zaprzecza, by przy wytyczaniu granicy metropolii warszawskiej PiS kierował się rachunkami politycznymi. To raz. Kwestia druga. Projekt jest poselski, co oznacza brak obligatoryjnych konsultacji. Pytam zatem, kiedy pan
tylko chcę zapytać suwerena o zdanie, o opinię. Wyjaśnienie dla pani redaktor, Sejm jest właśnie przez suwerena wskazany do tego, żeby rozpatrywać projekty ustaw. Natomiast oczywistym jest, że ta ustawa będzie ustawą, której będziemy dyskutować w bardzo szerokim gronie. Kiedy, panie burmistrzu? W tej chwili już zostały skierowane zapytania do wszystkich organizacji samorządowych, skupiających samorządy wszystkich szczebli o opinię na temat tej ustawy. Partia zajmie się wyłącznie tworzeniem warszawskiej metropolii, co z jej finansowaniem. W ustawie próżno tego szukać, choć poseł Sasin początkowo przekonywał mnie, że takie zapisy tam znajdę. Potem dwukrotnie zmienił zdanie. Ten sposób finansowania określają kompetencje, które są zapisane. Zrobił opisku choroby. Możliwą przyczyną zakażenia wirusem może być kontakt drobiazgowy z pacjentem w przypadku wirusa w pasiej grypy podtypu H5N8. Stwierdzono w ostatnich miesiącach także w Niemczech, Danii, Austrii czy na Węgrzech. Wirus nie jest groźny dla ludzi. Spółka PGZ Stocznia Wojenna jako jedyna złożyła ofertę w przetargu na sprzedaż będącej w upadłości likwidacyjnej stoczni marynarki wojennej w Gdyni. Zaoferowała cenę ponad 224 milionów złotych. Syndyk wybrała ofertę. Jeszcze dziś mają zakończyć się procedury, które pozwolą na ostateczną sprzedaż stoczni. A na tę decyzję od lat czekali wszyscy, którym zależy na rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce. Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, tłumaczy, że stocznia marynarki wojennej ma potencjał, żeby być jednym z elementów odbudowy tego przemysłu. Mądra decyzja, która mnie bardzo cieszy, bo mając na uwadze doświadczenia Polski w budowie statków żeglugi wojennej, no, powinniśmy ten przemysł reaktywować z decyzjami, co są mowa w tej formie. Przemysł zaczynało się w 2009 roku, to był się zbudowany. Była to wydawanie, że bardzo trudno jest w ogóle możliwe. Teraz decyzja takiej grupy ustawowej powoduje to, że w jednym ręku, jednym ręku, są Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni pozostaje w upadłości likwidacyjnej od 2011 roku. Środki uzyskane ze sprzedaży majątku mają posłużyć spłacie długów, jakie ma zakład. Posiadaczem ponad 99% akcji Stoczni Marynarki Wojennej jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Pozostałe akcje należą do Ministerstwa Obrony Narodowej. Polscy parlamentarzyści już po raz 28 pielgrzymowali do tronu Matki Bożej Jasnogórskiej. W kaplicy cudownego obrazu sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Stajemy obecnie wobec wielorakiego sprzeciwu względem Chrystusa, wskazywał podczas homilii ksiądz arcybiskup. On jednak, jak mówił do zgromadzonych w kaplicy parlamentarzystów, w dziele zbawienia może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Uchwyćmy się tych słów. Nie jesteśmy sami w każdej próbie. Bóg jest z nami, ale wymaga wysiłku i współpracy. Nie może nas zbawić bez nas. Zatrzymajmy się więc na chwilę przed owymi próbami, które przeżywamy, a które Jan Paweł II ośmielił się nazwać gaszeniem światła nadziei we współczesnym świecie. Konfrontacja o Kościele w Europie uczył nas. Wszelka antropologia, a więc nauka o godności człowieka bez odniesienia do Boga jest niszczącym kłamstwem. A wówczas każdy człowiek jest dla siebie prawem i normą, co prowadzi do samopogardy, agresji i samounicestwienia. Przed Eucharystią parlamentarzyści przekazali akt uchwały ustanawiającej rok 2017 rokiem jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Przed tron królowej Polski politycy przyjeżdżają co roku. To czas szczególnej modlitwy, refleksji i zawierzenia ważnych dla Polski spraw Maryi. Z Częstochowy parlamentarzyści tradycyjnie udają się do Piotrkowa Trybunalskiego. Tam modlą się przed obrazem Matki Bożej Trybunalskiej, która w 2007 roku została ogłoszona patronką parlamentarzystów polskich. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis zaskarżył w Trybunale Konstytucyjnym rządowe rozporządzenie depenalizujące niektóre wykroczenia korupcyjne. Kontrowersyjne zmiany wywoływały w ostatnich dniach masowe protesty i doprowadziły do dymisji ministra do spraw handlu. Rozporządzenie wprowadza zmiany w kodeksie karnym, które depenalizują
penalizują niektóre wykroczenia administracyjne i podnoszą do wysokości 44 tysięcy euro próg uszczerbku dla Skarbu Państwa, który podlega ściganiu z urzędu. W ocenie ekspertów zmiany służą przede wszystkim rządzącej PSD, której lider stanął przed sądem. Jest oskarżony o zatrudnienie fikcyjnych osób. Po przyjęciu nowego progu oskarżenie wobec szefa partii będzie bezprzedmiotowe. Prezydent wezwał koalicyjny rząd do uchylenia rozporządzenia, które przyjęto we wtorek wieczorem. Ma ono wejść w życie za ponad tydzień, chyba że zablokuje je Trybunał Konstytucyjny. W kraju zagrożenie duże z przejaśnieniami na zachodzie i południu, w centrum, na wschodzie i na południu kraju śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do około 4 na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1000. Próba przypomnienia o sobie ze strony Rosji, także w tej nowej sytuacji geopolitycznej, która zaistniała po zwycięstwie Donalda Trumpa po przyjęciu nowej administracji w Londynie. No, Rosja o sobie to chyba nie musi przypominać, natomiast chciałem chyba przypomnieć trochę o konflikcie na wschodzie Ukrainy. I tak, rzeczywiście, tak to można interpretować, że w sprzyjających warunkach nowych, tworzących się, rodzących się warunkach politycznych, międzynarodowych, Rosja próbuje pokazać nowej amerykańskiej administracji, że na wschodzie Ukrainy nie dzieje się dobrze. Ta administracja jeszcze chyba nie za bardzo rozumie, co tam się dzieje. Może to interpretować w ten sposób, że jest jakiś bałagan, trzeba do stołu znowu jakieś porozmawiać o pokoju, ale w inny sposób niż do tej pory to robią. No i to jest cel rosyjski, dlatego że... ...na poczekajce, Aleja Kraśnicka 76 o godzinie 14 oraz także 4 lutego w Kraśniku w szkole muzycznej na ulicy Popiełuszki obok gimnazjum numer 1 imieniem Szarych Szeregów o godzinie 18.30. Natomiast 5 lutego w niedzielę studenci wystawią sztukę w Puławach w sali przy kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na ulicy Kowalskiego 1 o godzinie 13.45. Oczekujemy z radością i niecierpliwością na to spotkanie z Teatrem Studenckim Dobry Wieczór z Torunia, cieszącym się wśród mieszkańców Lubelszczyzny dużym uznaniem i zainteresowaniem. Ponownie serdecznie Państwa zapraszam, poseł Gabriela Masłowska. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i zatem do zobaczenia. 10 minut po godzinie 13. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem się z Grzegorz. Zapraszam na audycję na aktualności dnia.
pierwszym gościem w audycji Aktualność i Dnia jest pan Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże, szczęść Boże, drogi słuchacze. Panie ministrze, pani minister Zalewska dziś powiedziała, dotrzymujemy terminów, dotrzymujemy słowa. Powiedzieliśmy, że do 31 stycznia będą konsultacje nad rozporządzeniem dotyczącym podstawy programowej do szkół podstawowych. Umówiliśmy się na konferencję 2 lutego i jest, by to zakomunikować, że mieliśmy intensywne prace, intensywne konsultacje. No ale opozycja oczywiście mówi, że to niedobre zmiany, że to zła w ogóle i ustawa i skandaliczne, będzie to indoktrynowało dzieci, młodzież. Jak pan to ocenia? Bo oczywiście opozycja zawsze pewnie jest i tą czy ma być konstruktywna, ale też jest tą, która patrzy na ręce rządzącym, no i może też i przy okazji zbijać swój kapitał polityczny, czy pokazywać swoją wizję. No, ojcze, opozycja od tego jest, żeby krytykować. I można powiedzieć, jest to ich prawo i krytykują. W tym osobliwym przypadku można powiedzieć tak. Im głośniej opozycja krzyczy, a opozycja jest autorem tej rzeczywistości, którą teraz właśnie dokonuje zmiany obecne kierownictwo MEN-u, tym lepiej, bo to znaczy, że zmiany idą w dobrym kierunku. Indoktrynacja, próba chwytania rygorów w szkole i tak dalej, to są zarzuty puste. One tylko obrazują skalę rozbrojenia, kompletnego rozbrojenia szkoły w minionych latach. A więc tylko trzeba życzyć pani minister konsekwencji, nie schodzenia z drogi, obranego kursu. Szkoła po to jest obowiązkiem konstytucyjnym państwa. Zadaniem, które państwo zleca samorządom, kształcenie dzieci i młodzieży, wychowywania w duchu polskim, po to, żeby przygotowywać ich do życia obywatelskiego w przyszłości. My nie jesteśmy krajem półgłówków, którzy chcą wydawać z siebie, ze swoich instytucji, w tym wypadku ze szkół, następne pokolenia nierozgarniętych, nierozumiejących świata ludzi, tylko jesteśmy wielkim narodem w sercu Europy, który w obliczu tych wszystkich zmian, jakie, proszę zwrócić uwagę, nadchodzą teraz na świecie, ale też w Europie, Polska musi wydawać z siebie kolejne pokolenia dobrze wykształconych, świadomych swojego losu, swojej historii, swojego też i można powiedzieć przeznaczenia. Panie Mirosławie, bo była minister, pani Krystyna Szumilas była minister edukacji, tak. Mówi, że ta podstawa jest oparta na fałszywych fundamentach, na fałszywych założeniach. Ona jest przygotowana do tego, aby indoktrynować uczniów, aby nauczycielowi ograniczyć możliwości interpretacji danego tematu, aby kształtować właściwe, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, czy pisowskie podstawy przyszłych pokoleń Polaków. Wraca się niby do PRL-owskiej szkoły, do myślenia o edukacji. Chciałoby się w wielu miejscach powiedzieć, bo ja się wychowałem w szkole podstawowej PRL-owskiej. Oczywiście, że wychowywał mnie dom przede wszystkim, ale także i szkoła. I tam było miejsce na polskość. Teraz to miejsce zostało kompletnie opróżnione w tym, co się działo. Jeżeli pani Szumilas mówi o indoktrynacji, to znaczy, że albo nie wie, co mówi, albo mówi, że ratunku, bo chcą moje spustoszenie obrócić w coś, co będzie miało kryteria. Szkoła musi mieć kryteria. Szkoła musi mieć obowiązek, szkoła musi mieć także i zadanie nauczenia dziecka polskiej literatury, polskiego dziedzictwa kulturowego, tego języka, którym przemawia naród, po to, żeby młody człowiek rozumiał język własnego narodu, ale też i potrafił się nim posługiwać. No więc pani
pani minister Szumilas, można powiedzieć, że krzyczy bez racji. Krzyczy bez racji, Szumilas. A uwagi...